Poniedziałkowe poranne statystyki, mimo krajowego i wojewódzkiego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, są o tyle optymistyczne, że w Suwałkach nie odnotowano dotąd żadnego zakażenia potwierdzonego testem genetycznym, a w powiecie suwalskim nadal była tylko jedna osoba z pozytywnym wynikiem. Wciąż jednak są pobierane próbki i w każdej chwili te dane mogą się zmienić. Jak nas poinformowały suwalskie służby sanitarne, stan kobiety z potwierdzonym zakażeniem jest dobry, znajduje się ona w izolacji i w stałym kontakcie z lekarzem. Przebieg jest u niej łagodny i nie wymaga hospitalizacji. W kwarantannie w Suwałkach znajdowało się rano 309 osób, a w powiecie ziemskim kolejne 91, łącznie 400. Nadzorem epidemiologicznym objęto w mieście 10 osób. Pobrano łącznie 115 próbek do testów. Kolejne 5 pobrano w powiecie suwalskim. Wciąż dochodzi do bulwersujących przypadków łamania kwarantanny. Tylko w ciągu ostatniej raportowanej doby było ich na terenie działania suwalskiego sanepidu aż 10, choć kara za jej złamanie może wynieść nawet 30 tysięcy złotych. Apelujemy do wszystkich. Zostańcie w domach, o ile to możliwe. Jeśli musicie opuścić miejsce zamieszkania, zakładajcie maseczki. W sklepach respektujcie zalecenia sanitarne i słuchajcie poleceń personelu. Pracujący w sklepach też mają obawy. Nie narażajcie ich, bo gdzieś nasze zakupy musimy robić. Wielu mieszkańców miasta i powiatu przechodzi prawdopodobnie zakażenie koronawirusem w sposób bezobjawowy. Zatem maseczka, rękawiczki w sklepach, ograniczenie klientów wewnątrz do 3 osób na kasę i obowiązkowo 2 metry odległości między sobą. Przypominamy, że na Facebooku Telewizji Suwałki stale aktualizujemy informacje. Podajemy aktualne statystyki, istotne komunikaty, odpowiadamy na Wasze pytania i wyjaśniamy wątpliwości. Zmiany są niemal każdego dnia. Jak chociażby dzisiaj, w okresie świątecznym wstrzymana zostanie całkowicie komunikacja miejska, o czym poinformował suwalski ratusz. W kościołach nie będzie w tym roku święcenia pokarmów, nie będzie masowych nabożeństw, mimo tego, że Wielkanoc to najważniejsze święto Kościoła katolickiego. Dzisiaj rozpoczyna się Wielki Tydzień, dlatego za chwilę przypomnimy Państwu dokument o obchodach Wielkiej Nocy na Suwalszczyźnie. Zapraszamy!